Dzień dobry, witam was bardzo bardzo serdecznie, z tej strony wkurwiony, a to już jest kolejna odsłona z Clash Royale Bardzo długo nie było odcinka na moim kanale, jeśli chodzi o Clash Royale I dzisiaj postanowiłem się wziąć za nagranie tutaj dla was specjalnie odcinka Znaczy no w sumie niespecjalnie, bo bardzo chciałem to nagrać, lecz niestety nie miałem ostatnio czasu dość dużo Dużo pracy dużo spraw na głowie no i tak jako się to potoczyło Ja tak sobie grałem sobie powoli tutaj na koncie tutaj pierwsze co bym wam chciał pokazać to tutaj aktualny skład który gram Są to goblinki oczywiście jest to paladyn jest to jest u mnie hawk Jest u mnie lustro jest u mnie lustro bardzo się cieszę z tej karty jest to super karta bardzo potrzebna No i oczywiście Barbarzyńcy już na level 8 no i miniony Horda minionów, tutaj mam parę kart, jeszcze muszę to jest upgradeować. Ktoś tam pisał, że wkurwe na niepotrzebnie upgrade'ujesz to jest głupie. Słuchajcie, ja upgradeuję, bo ja tutaj, jeśli chodzi o tą grę, ja dużo patrzę na level, tak? Już to mówiłem wcześniej w odcinkach, patrzę na level, żeby sobie mieć jak najwyższy level, cieszyć się tym levelem. Bo dobrze wiecie, że bardzo, bardzo trudno jest wbić tutaj w ogóle jakikolwiek level, trzeba dużo grać. Trzeba bardzo trafiać te jakoś te karty albo jakoś porządnie dawać te reku, żeby sobie upgrade'ować powoli, tutaj mam parę upgrade'ów, muszę je wykonać, są po 3000. tutaj czeka tutaj czeka bardzo mi ważny upgrade na 2000. dzisiaj właśnie wbiłem hogi na piątej, jestem bardzo zadowolony z tych hogów jest naprawdę dobrze więc co hmm. chciałbym wam powiedzieć tutaj na początku o skrzynkach yy, zauważyłem dość dużo, że na przykład te skrzynki one trafiają się dość, nie wiem jak wam, ale mi się trafiają dość często w piątki, w piątki tutaj Ostatnio Magicala dostałem właśnie w piątek i te dwa Gianty w piątek też tak samo było w piątek. Yy, bardzo czekałem na, na tą skrzynkę, czekałem, nie mogłem się doczekać, jednak jest, udało się. Bardzo super, bardzo, bardzo się z tego cieszę. Jestem aktualnie na arenie 6, właśnie dobiłem niedawno, parę godzin temu. Jestem bardzo zadowolony z tego. Wiem, możecie się śmiać, że 1700 poharów to jest bardzo mało dla mnie, to jest bardzo dużo, dla mnie to jest wysoki wyczyn, chociaż niby, że mam ten level, mam to wojo, ja się staram non stop jakoś tutaj dobić. Staram się bić, 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 i jeszcze raz bić. I jak zawsze to jest, zbieram sobie do maty. I jeszcze na szybkiego tutaj znów zareklamuje klan Polska Forfan, bo zapewne nie każdy wie, że tutaj Polska Forfan, tutaj polski klan z pasją do COC. Zaczynamy przygodę z Clash Royale, klan powyżej 18 lat. Minimum 8 na 80 donatów na tydzień, tak. Bardzo stawiamy tutaj na donaty. Tu jak widać, tutaj nikt nie stoi w miejscu, tutaj wszyscy dają po 200 donatów. Na razie rekordistą tutaj w klanie jest Ewelina. 246 donatów. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Cieszę się, Ewelina, jestem z Ciebie zadowolony. No i tutaj też tutaj wkurwiony jakiś bliźniak mój, nadal nie znam jego imienia, chłopak przyszedł, gra, mówi, że jest wkurwiony. Nie wiem na co jest wkurwiony, ja jestem ogólnie wkurwiony na wszystko. Taki mam charakter po prostu wkurwienia. Gram, wkurwiam się, robię, wkurwiam się wszystko, to co robię, to się wkurwiam. Jestem po prostu znerwicowany. O, jestem taki znerwicowany chłopak inny i tak po prostu się wziął z ten wziął się właśnie stąd ten i jeśli ktoś by pytał i na początku tutaj chciałbym podziękować tutaj. Już pisałem do Ciebie, Gokudo, może to oglądasz, także chciałbym Cię podziękować. Na ostatnim filmiku do można znaleźć, jeśli y, ktoś ma go tam zasubskrybowanego, można znaleźć y, odcinek dotyczący youtuberów, jeśli chodzi o Clash of Clans i Clash Royale. Ktoś tam, do dzisiaj nie mogę znaleźć tego komentarza, staram się na, wszy staram się na wszystkie komentarze odpowiadać. Ktoś tam napisał mi, że wstawił y, tak jakby moje... Mój link z YouTube'a właśnie u niego gdzieś tam na fanpage'u, ja jego fanpage'a nie mam, nie wiem czemu w ogóle, ale spoko dobra go, do tam gdzieś tam zalajkuję to, jeśli będę na fejsie. I właśnie chciałem tej osobie podziękować, nie mogę znaleźć tego komentarza, więc jeśli to oglądasz, to bardzo wielkie dzięki dla ciebie, że tak mi tu dopomogłeś tutaj wstawiając tego linka tam, ja mało coś siedzę na fejsie, bardzo wiele osób pisze do mnie jeśli chodzi o grę bardzo dużo pytań pada ja może kiedyś mniej więcej omówię te wszystkie pytania gdzieś tutaj zrobię jakiś stworzę jakiś filmik na razie jeśli się tutaj zajmę, właśnie Clash Royale to co jest Clash Royale to, 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 to tutaj zostaje to co jest Clash of Clans to to tam zostaje dzisiaj na pewno jeśli jeszcze będziecie śledzić dzisiaj mój kanał zapewne widzicie yy, jakiś odcinek z Clash of Clans mam tutaj Wiem, spóźniłem się, było bardzo dużo upgrade'ów, ale o tym nie będę mówił. Tutaj jest teraz Clash Royale. Patrzymy na Clash Royale. No i właśnie, wracając do tego, co właśnie tam Gokudo tam przedstawił, super. Y bardzo dużo zrobiło się subskrypcji na moim kanale, co mnie bardzo zdziwiło, jestem bardzo mega zadowolony, już jest 300 subskrybentów, co mnie to podniosło na duchu, mam większą, coraz większą chęć nagrywać to dla Was, tworzyć te filmiki, pokazywać Wam jak grać, jak grać umiejętnie, ja może w Clash Royale, jestem słaby, ale na Clash of Clans macie tam do zobaczenia naprawdę kozackie ataki z tytanów i kozackich graczy. I i także mnie, jak gram właśnie na Max th 11, dobra. Tutaj zrobimy sobie jakiś atak. Może się wkurwimy, może się nie wkurwimy w losu i spróbujemy coś wlosować. Ja wam pokażę jak gram, jak gram mniej gram. więcej. Czasem siadają, czasem nie zależy. Jeśli trafimy na golemy to od razu sobie przegrywamy. Nie mamy szans na golemy. Jestem na 1707 pucharów i staram się tutaj kurwa, to tego golema czekam, tutaj będę za chwilę odblokowywał właśnie tą złotą skrzynkę i mam nadzieję, że w końcu się uda trafić, może za pierwszym razem golema. Zobaczymy. Dobra, wylosowaliśmy sobie szósty level ratusza. Tutaj na początek będę się tutaj troszkę bawić, będę go troszkę tutaj zwodzić, tego kolegę, tutaj Akhita, jakiegoś z chińskiego klanu. Nie lubię Chińczyków, nie przepadam za nimi, nie przepadam tak, także na klans i tutaj myślę, że. No właśnie, dobra. Yy, troszkę zrobiłem źle, troszkę zrobiłem źle. Gdzieś on tu może się za chwilę pogubić. Dobra, yy, tak jak myślałem. Dobra, jest dobrze, jest dobrze, naprawdę nie ma źle. Tutaj staram się, bardzo zainwestowałem tutaj, jeśli chodzi o te szczały, zainwestowałem. Zrezygnowałem na razie z Fireballa. Bardzo cierpię przez tego Fireballa, gdy gość tutaj mi stawia domki obok. Zrezygnowałem, także grałem dość długo Giants szkieletonem, grałem, grałem i nie może mi dropnąć ta druga karta, więc postanowiłem, że nie będę grać na tym pierwszym levelu, jestem już wysoko dość i rezygnuję, upgrade'uję Hogi i upgrade'uję Gobliny i będę leciał powoli, dobra, poczekamy sobie aż ten Smok doleci, wtedy puścimy Gobliny, wtedy można zacząć coś tutaj działać, bardzo super jest to lustro, bardzo czekałem na tego, bardzo czekałem na tą kartę, tutaj zablokujemy mu tego Hog'a, on będzie chciał próbować, żeby on w ogóle nawet nie doleciał, żeby... Ani jednego mi nie ubił No i będziemy się tutaj starać po prostu przebić On tu może, no i właśnie mm, Tu puścił tego, dobra On tu zapewne, szkoda, że nie zdążyłem załadować jeszcze No właśnie, no tutaj puścił sobie Dobra, ja mu tak będę powoli starał się ubić to Szkoda, może teraz puścić miniony, ja chwilę jeszcze poczekam Może go tu zwabię, dobra, nie Nie będę go tutaj wabił Jadę od razu tym go zablokuję, żeby po prostu to wszystko Tutaj gdzieś padło żeby one padły te one są bardzo dobre i mogą mi dość dużo jak na moich budynkach. Będę się starał, dobra. Minuta 18. Dość nawet się teraz nie wkurwiam tak tak. Przetem prawie wyrzucałem mu już telefon w górę, rzucałem, biłem o ścianę, nie dało się, ale tak czasem jest, tak trzeba sobie po prostu szkoda, kurde, m, bardzo dużo oglądasz tych wszystkich, no właśnie. O no kurde. Dobra kurwa, I jedziemy z tym koksem, bo zaczął mnie to troszkę wkurwiać. Także teraz musimy przypierdolić dość porządnie. Tutaj, dobra, puszam miniony hordę, już to wyczułem to u niego. Ła la la la. No i może się uda, może się uda to ubić. Dobra, on tu będzie starał. Dobra, lecimy, 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 może teraz już nie wytrzymamy z tym budynkiem. No, Dobra. Mniejsza z tym, będziemy się starać tutaj. Dobra, jeszcze szkoda, że nie przytrzymam do tego smoka, aż ten smok wyleci, a jednak jest ten smok, dobra. Jest super, jest super, jest super. La 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 la. No i właśnie, właśnie, 27 mu zostało, On teraz się będzie próbował bronić nam, tutaj będzie się próbował bronić, yy, dobra, yy, 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 yy. -pam. dobra, udało się, jest, udało się, jesteśmy zadowoleni, jesteśmy mega zadowoleni, co mnie bardzo cieszy i teraz tutaj spróbujemy, dobra, teraz zrobimy tak, tutaj zablokujemy szybko, yy, chociaż chciałbym remis tutaj przy tym ataku, lecz niestety na, na ten remis chyba nie będziemy liczyć. Yy, dobra, będziemy starać się teraz bronić ten budynek, będziemy starać się bronić ten budynek jak najlepiej. Yy, la, 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 la 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 Dobra. Teraz tak. I tam już lecą, lecą tam już koledzy nasi. Yy, tutaj te barbarzyńcy, one będą coś tam jeszcze próbować zrobić. Yy, dobra, yy, la, 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 Tak, szybko, 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 szybko. Gdzieś to tutaj jeszcze, 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 dobra, jeszcze. Tu, du, 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 dobra, będziemy się bronić teraz, jeszcze, jeszcze teraz będziemy się bronić. Szybko, 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 szybko. 30 sekund mamy, może ubijemy ten budynek, może i nie. Dobra, rzucamy teraz wszystkie, próbujemy się postarać. Dobra, ten tam jest zajęty tym wszystkim te szczały, może się zdążą załadować. Ten hog może zdąży ubić to. No może nie zdążyć ubić. Dobra, udało się. Właśnie, właśnie, tak gramy, tak gramy bardzo powoli. Staramy się. Ja na chwilę zamilkłem, po prostu nie wiedziałem co robić już. Czasem się skupiam dość konkretnie, także Mam wrażenie, że gdzieś tego przeciwnika już trafiłem tutaj. Dobra, good game kolego, tak właśnie wygląda moje bicie. Czasem jest trudno, czasem nie można po prostu trafić tutaj. Nie można trafić, kurde, na takiego słabego przeciwnika. Tu są same kozaki, bardzo dobrze grają. Ja będę tutaj czekał na tą skrzyneczkę. Dobra, dzięki, w Dobra, teraz, teraz, teraz Wam omówię jedną sprawę tutaj. Dość, może zauważyliście często tutaj. Pojawiają się kolorowe niki pojawiają się kolorowe niki. słuchaj, jeśli ktoś to ogląda, kto to wie, jak to zrobić, niech tutaj wstawi gdzieś tutaj ten komentarz, bo na pewno będzie potrzebny, ja wiem to mniej więcej jak to robić, ale nie chcę Was po prostu uprowadzić błąd, ktoś mi to pisał tutaj, jeśli chodzi o to, yy, bodajże ziemniaczek czy tysiące pisał jak to się robi. Być może on gdzieś wstawi ten komentarz, jeśli ktoś w ogóle jest ciekaw, ale no zapewne już wy wszyscy wiecie jak to się robi. Ja jestem nowy, ja to dopiero zauważyłem wczoraj, nie wiem od kiedy to istnieje, ja to zauważyłem wczoraj, nie siedzę dużo tutaj. Zauważyłem, że dużo, dużo osób tutaj ma po prostu na globalu gdzieś, ma te nicki tak na kolorowo, niby fajna sprawa, ja bym to zmienił, bo tutaj już jest drugi wkurwiony, gdzieś ten drugi się w wkurwiony pokazał. Ja to może nie wiem, kurde tak szkoda mi też ryzykować, a po drugie ten nick może być za krótki, bo wiem, że jakieś skróty się tutaj, stawia się po prostu te skróty. No i wtedy nikt zajmuje bardzo, bardzo dużo miejsca, tak? I dobra, to jeśli chodzi tyle o, o ten odcinek, mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał, zasubskrybujcie kanał i polajkujcie na pewno i jeszcze u dołu gdzieś tam są moje filmiki, jeśli ich jeszcze nie oglądałeś, w Clash of Clans, czy tam w Big Wary, czy są jeszcze inne odcinki z Clash Royale, jak ja zaczynam, gram od początku, nie włożyłem jeszcze ani złotówki w to konto, co mnie bardzo, bardzo cieszy, no i dążę powoli do przodu. Za chwilę będzie ósmy level, co mnie bardzo cieszy, no i bijemy sobie jak najwyżej te pucharki, tak powoli, ja nie chcę się zbytnio rzucać do góry, na razie. I jeśli kolego, jeśli masz 18 lat, chciałbyś pograć w dobrym klanie, zapraszam Cię tutaj, wpadaj, na pewno się znajdzie miejsce tutaj dla takich kozaków, tutaj 1200 pucharków potrzeba, my za chwilę już będziemy podnosić, coraz więcej osób gra tutaj w tym klanie, jesteśmy na 70 miejscu, ostatnio będziemy na 50, no i sobie czcimy powoli, tak. Bez spiny, jest tutaj paru stałych graczy, jest tutaj paru osób z Polska For Fun, postanowili pograć Niektórzy nawet po prostu odrzucili ten Clash of Clans po, ty, po tych wszystkich upgrade'ach I zostało tutaj na Clash Royale bardzo mało osób teraz yy, Znaczy nie na bardzo mało, może ze 3-4 osoby nie grają na chwilę, na na tym mm, nie grają po prostu W Clash of Clans tylko przerzucili się na Clash Royale, bo im się to spodobało I grają, gra bardzo fajna, bardzo mi się też podoba ten Clash Royale cisne powoli, mam nadzieję, że coś kiedyś osiągnę, ale że niestety tutaj też by pasowało, może włożyć jakąś kasę, może pograć, bo naprawdę jeśli oglądniemy replaye replay tutaj z innych ataków, te ataki są naprawdę na kozackich levelach, levele 12, wszystkie armii, my to mamy na tych levelach, możemy je próbować, możemy tylko się bawić, gdzieś tam podejść do 2,5 do 2, tysiąca i tyle i... Naprawdę na więcej nie ma co liczyć, bo jednak niestety jeśli ja gram takim składem i gośmi mi nawet golema na pierwszym levelu czy na drugim, ja nie mam szans. Już z takim mogę jeszcze próbować coś na tych domkach. Te domki są coraz bardziej wkurwiające, nie da się grać w te domki. Nie lubię tej taktyki, jeśli tą przeciwnik ma. Nie mam tego fireballa gdzieś wrzuconego, mam wrzucone te szczały. Wiem, że dużo osób używa właśnie te hordy minionów, co mnie bardzo, bardzo... Cieszy bo jestem tutaj do, do przodu. a dzisiaj właśnie dropnął mi jeszcze mortar. Na razie nie używam tego mortara 76 7, 726 HP. No mnie to mnie to w ogóle nie cieszy ten, ten mortar. Mam tu się mam tu reida, mam błyskawicę, mam parę fajnych. Jeszcze tylko z tamtych aren, bo dajże nie dropło mi a poisona mam, poisona mam nie dropło mi tylko i wyłącznie zboła i balona mi nie dropu. I tak to wszystko mam. No, w sumie nawet się cieszę, że tego, że tego nie ma, bo zapewne bym kombinował. Mam te wszystkie podstawowe, jeszcze parę tych kart brakuje. Spróbujemy za niedługo wbić to 2000 pucharków, może się uda. Na tym chyba, chyba wyżej nie pójdę, bo wiem, że się nie opłaca tutaj 2000-3000, no jednak jest gdzieś ta bariera nas trzyma 1000 pucharów. Naprawdę coraz będziemy coraz więcej szli. Ja już trafiam na ósme level, za zawsze będę trafiał na dziewiąte level. Jest trudno, wiem, że się da pokonać na przykład wyższy level, yy, ale jednak jest czasem tak, że trafia się gdzieś na ten szósty level i okazuje się, że wojoma gości mnie jeszcze tak wszystko jest po prostu zgęsione. Tutaj dobra, to tyle jeśli chodzi o, o ten odcinek. Ja już kończę na dzisiaj. Śledź ten kanał. Na pewno dzisiaj, gdzieś jeszcze będzie to kleżowklans i myślę, że całe święta coś tam będę wrzucał. Będę się starał, bo w tamtym tygodniu w ogóle nie miałem czasu. Jestem gdzieś tam na wyjeździe, jestem w Polsce, to nagrywam tak przeważnie tak? i staram się dla Was wrzucać. Dzięki jeszcze raz za to, że jesteście i za te subskrypcje. Cześć, trzymajcie się.